Wykonanie przebudowy promenady jest dla wielu z nas Międzyzdroja bardzo dyskusyjne. Jednym się podoba, innym mniej. Niektórzy z nas zdążyli się do tego miejsca, do jego wyglądu już przyzwyczaić. Jest to najdroższa od wielu lat inwestycja, którą wykonało miasto. Z pieniędzy naszych, oczywiście przy dużym dofinansowaniu zewnętrznym. Martwi jednak to, że tak do końca nie mieliśmy my, Międzyzdrojanie, wpływu na wybór tej koncepcji architektonicznej. Została nam narzucona. Nie było żadnej innej. Była tylko ta. Wielu z nas to się nie podobało. Ale cóż, projekt został wdrożony w życie. Został wdrożony w życie za kwotę ponad 20 milionów złotych. Czy za tą kwotę nie mogliśmy wyremontować całej promenady? Można było przy realizacji tego projektu zrealizować jeszcze jeden pomysł i rozwiązać problem parkingowy w sezonie letnim. Tutaj, w tej najważniejszej części Międzyzdrojów, czyli na promenadzie. Budując ten teren, czy modernizując go, jeden poziom niżej mógł znaleźć się parking. Parking podziemny, który mógłby załatwić sprawę parkowania w mieście dla turystów na wielką skalę. Wystarczyło tylko troszeczkę wyobraźni. Może projekt kosztowałby właśnie tyle, ile zostało wydane pieniędzy. Przemieszczając się naszą międzyzdrojską rikszą, przy okazji możemy popatrzeć, jak wygląda ten przepiękny, przepiękny plan. Pomyślcie Państwo, co by było, gdyby w tym miejscu, gdzie ciągle mamy problemy z samochodami, gdyby pod tą płytą wybudować jednopoziomowy parking. Parking podziemny. Wybrać piach, przyłożyć tym betonem, który tutaj widzimy. Czy sprawa parkingowa nie byłaby załatwiona w tym rejonie miasta? Byłaby. Tylko do tego trzeba wyobraźni. Trzeba wyobraźni do wydawania naszych pieniędzy. Tych pieniędzy nie da się zwrócić, nie da się cofnąć, nie da się zatrzymać takich procesów. Więc przy planowaniu, przy wydawaniu pieniędzy z budżetu miasta strasznie ważna jest wyobraźnia i myślenie. Metalowe i betonowe słupki wyznaczają koniec tej granicy. Koniec miejsca, w którym skończyła się ponad 20-milionowa inwestycja. A pozostały obszar promenady pozostaje obszarem zaniedbanym, na którym widać, że nie ma gospodarza.